Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pas wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Alleluja. Poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższych pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto Słowo Pańskie. Naprzeciw jednego z kościołów zasłabł na ulicy starszy mężczyzna. Kilku ludzi pośpieszyło mu z pomocą. Któryś z nich chciał dzwonić po karetkę pogotowia. Jednak ten mężczyzna prosił, aby nie dzwonić na pogotowie, tłumacząc, że to nic groźnego i że takie zasłabnięcia zdarzają mu się często. Wystarczy, żeby zaprowadzić go gdzieś, gdzie mógł usiąść i spokojnie odpocząć. Ponieważ kościół był najbliżej, pomogli mu wejść do niego i posadzili w ławce. W tym czasie odbywało się w kościele nabożeństwo maryjne. Pod koniec tego nabożeństwa organista zaintonował pieśń ku czci Matki Najświętszej. Biedny, kto Ciebie nie zna odpowicia i nigdy Twego nie słyszał imienia. Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia stał się niegodnym Twojego wejrzenia. I imię Twoje już zatarł w pamięci i swojej matki podle się wyrzeka. Kiedy ten przyprowadzony do kościoła mężczyzna usłyszał słowa tej pieśni, zaczął płakać. Płakał tak, że zwrócił na siebie uwagę modlących się ludzi w kościele. Ktoś podszedł do niego i zapytał: dlaczego płacze? Wtedy ten mężczyzna odpowiedział:
To była ulubiona pieśń mojej mamy, która przed śmiercią zaklinała mnie i prosiła, abym był dobrym człowiekiem. Niestety jestem złym i grzesznym człowiekiem. Pomimo próśb mojej matki, żyłem jak człowiek niewierzący, nie licząc się z Bogiem ani ludźmi. To modlitwa mojej matki przyprowadziła mnie tu dziś do kościoła. Kiedy usłyszałem tę pieśń, którą tak często śpiewała moja mama, zrozumiałem, że tak dalej żyć nie mogę, że muszę się nawrócić. Modlitwa ziemskiej matki wybłagała nawrócenie dla syna u Matki Niebieskiej. Bracia i siostry, powyższa historia jest jakby wprowadzeniem w ducha przeżywanej przez nas dzisiaj uroczystości, w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny mówi, że niepokalana Bogu Rodzica po zakończeniu ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Dogmat ten potwierdził to, co chrześcijanie wierzyli już od wieków. Tradycja przekazywana w Kościele z pokolenia na pokolenie, sięgająca czasów apostolskich, głosiła, że Maryja umarła w otoczeniu apostołów, została złożona w grobie. Kiedy później otwarto jej grób, okazało się, że on jest pusty. Stąd apostołowie wywnioskowali, że jej ciało zostało wzięte do nieba. Pan Jezus nie chciał, aby jego matka była skalana jakimkolwiek grzechem. Dlatego też obdarzył ją przywilejem niepokalanego poczęcia. Nie chciał również, aby niepokalane ciało jego matki uległo po śmierci zepsuciu, tak jak dzieje się z ludzkim ciałem. Dlatego Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Trudno sobie wyobrazić radość Chrystusa, witającego w niebie swą matkę, radość Maryi z ponownego spotkania ze swoim synem, radość aniołów świętych, witających i pozdrawiających w niebie swoją królową. W chwili wniebowzięcia Maryi radowali się nie tylko mieszkańcy nieba. Również dla nas jej wniebowzięcie było i jest radosnym wydarzeniem. Z chwilą jej wniebowzięcia uzyskaliśmy bowiem w niebie wspomożycielkę i orędowniczkę, która nieustannie jest w stanie za nami się wstawiać u swego Syna. Wystarczy oddać się w jej w opiekę. Wystarczy prosić o wstawiennictwo jej Syna. Tak jak Maryja wysłuchała matki, proszącej o nawrócenie jej Syna z opowiedzianej na początku historii, tak również wysłucha i naszych modlitw, bo ona wszystko nam może wyprosić. Bracia i siostry, wniebowzięcie Matki Najświętszej jest również gwarancją dla nas, że i my kiedyś niebo osiągniemy. Tym bardziej, że czeka na nas kochająca Matka Maryja. Dzisiejszy dzień to także, bracia i siostry, charakter patriotyczny. Przeżywamy dziś 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazywanej przez historyków cudem nad Wisłą. Cudem, który polegał na tym, że naród, który 2 lata wcześniej zmartwychwstał po 123 latach zaborów, musiał stanąć naprzeciwko bolszewickiej Rosji, która ze swoją ideologią pragnęła zalać całą Europę. Ten cud nad Wisłą polegał na tym, że Polska miała mądrego wodza, mądrych żołnierzy, tych, którzy kochali Polskę, dla których słowa Bóg, honor, ojczyzna były wpisane w ich serca. Historycy mówią o tej bitwie sprzed 103 lat, która dokonała się pod Warszawą, że to była jedna z 18 bitew w historii świata, która miała wpływ na losy
świata. Możemy powiedzieć, że, moi drodzy, mamy świadomość tego, jakie konsekwencje wygranie i przegonienie bolszewików tutaj z Polski miało dla Polski. Nie chcę wchodzić w konkrety historyczne, ale warto się z nimi, moi drodzy, zapoznać. Przypomnę tylko 17 dzień września 1939 roku. Przypomnę tylko zbrodnię katyńską. Przypomnę powstanie warszawskie, w której zachęcali do tego, aby ludność Warszawy walczyła, a później czekali, aż ich wymordują, aż zniszczą i zrównają Warszawę. I później 50 lat, kiedy inne kraje się rozwijały, a my byliśmy zniewoleni. Bracia i siostry, dziś w tym dniu, kiedy wpatrujemy się w niebo, kiedy mówimy o tym Matce Bożej, że kochamy ją, pragniemy też powiedzieć w sercu, że kochamy Polskę, naszą ojczyznę, bo ona jest naszą matką i chcemy tego ducha patriotyzmu przekazywać w swoich rodzinach, dzieciom, młodzieży, by kochali to, skąd pochodzą, by mieli świadomość tego, jak ważna jest we współczesnym świecie tożsamość narodowa, jak ważna jest historia swojego kraju. W tym wszystkim, co dzieje się w Polsce, warto przypominać i warto mówić, jak powinien postępować Polak. Ja tu już kiedyś cytowałem, ale dziś jeszcze przypomnę takie pewne wskazówki, które tutaj można powiedzieć nasza krajanka Zofia Kossak-Szczucka mówiła odnośnie każdego Polaka. Mówiła tak: czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną. Z wrogami Polski walcz. Walcz z własnym wygodnictwem, tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość, jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. Boże, błogosław Polsce.